в карте кого вижу. Как я тебе? Tylko 2,99. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela, 12 czerwca, jest 13. Informacje Tok FM. Agnieszka Lipińska. Wielkie odliczanie przed pierwszym meczem Polaków na Euro. UEFA wszczęła dochodzenie w sprawie wczorajszych starć między rosyjskimi i angielskimi kibicami w Marsylii. Koniec dramatu gości nocnego klubu na Florydzie. Napastnik, który otworzył tam ogień, a potem wziął zakładników, nie żyje. Już niespełna 5 godzin pozostało do pierwszego gwizdka podczas meczu Euro 2016 Polska-Irlandia Północna, a przed stadionem, gdzie ten pojedynek zostanie rozegrany, jest reporter TOK FM Marcin Krzemiński. Marcinie, czy widać już przygotowania do imprezy i jak wygląda zabezpieczenie stadionu? Rzeczywiście zarówno tu, jak i podczas drogi do obiektu nie dało się nie zauważyć, że dziś miastem rządzi piłkarski turniej. Kilka kilometrów przed stadionem już od mniej więcej godziny zamkniętych jest wiele ulic. W takiej też odległości można znaleźć pierwszy parking, by zostawić auto. A przed samym obiektem mnóstwo ochrony i wolontariuszy. Pojawia się też co chwilę policja, ale na razie można podejść niemal pod same wrota obiektu. Nie przypomina to oblężonej twierdzy, jak podczas meczu otwarcia na podparyskim Stade de France. Pamiętajmy jednak, że do meczu jeszcze niespełna 5 godzin, a bramki wejściowe, z tego co mi wiadomo, zostaną otwarte za 2 godziny. Tyle reporter TOK FM Marcin Krzemiński. Dziękuję za relację, a początek meczu Polska-Irlandia Północna o 18. To teraz jeszcze o tym, co wydarzyło się w Nicei wczoraj. 9 osób w szpitalu, 3 w areszcie. To efekt starć, do których doszło, gdy grupa lokalnych pseudokibiców zaatakowała kibiców z Irlandii Północnej i Polski wspólnie bawiących się przed dzisiejszym meczem obu reprezentacji. Starcia trwały zaledwie kilka minut. Przybyła na miejsce policja, szybko uspokoiła sytuację. Do poważnych zamieszek doszło z kolei w Marsylii. Tuż po ostatnim gwizdku sędziego w meczu Rosja-Anglia kibice zbornej przedarli się do sektorów, w których siedzieli kibice z Anglii i zaatakowali ich. Potem starcia przeniosły się na ulice miasta. Rannych zostało 35 osób. Zachowaniem rosyjskich pseudokibiców zajmuje się już Komisja Dyscyplinarna UEFA. Rosyjski minister sportu spodziewa się kary dla rodzimej federacji piłkarskiej. Witalij Mutko stwierdził, że jeśli kara będzie, przyjmie to ze zrozumieniem. Mężczyzna, który otworzył ogień w gejowskim klubie w Orlando na Florydzie, nie żyje. Policja nie wyjaśniła, w jaki sposób zginął. Napastnik wtargnął do klubu tuż przed zamknięciem i zaczął strzelać. Potem wziął znajdujących się w środku ludzi jako zakładników. Policja napisała na Twitterze, że jest wielu rannych. Miejscowe media mówią o 20 poszkodowanych. Według świadków w momencie ataku w klubie było blisko 20 osób. Dziś wchodzi w życie ustawa o darmowych lekach dla seniorów. Wykaz medykamentów dostępnych bezpłatnie ma być ustalony do września. Zgodnie z nowelą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby po 75 roku życia będą miały prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ale tylko tych, które znajdują się na liście przygotowanej przez ministra zdrowia. Z tych uprawnień będzie mógł skorzystać każdy senior bez względu na status materialny. W spisie przygotowywanym przez resort mają znaleźć się głównie medykamenty związane z leczeniem chorób wieku podeszłego. Receptę na bezpłatne leki będzie wypisywał lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i niektóre pielęgniarki. Pogoda. Na niebie chmury i słońce na zmianę, do tego dość chłodno. W Trójmieście 3-17 stopni, w Białymstoku 18, w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Kielcach, Krakowie i Katowicach 20, w Szczecinie 21, w Poznaniu i Wrocławiu 22. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Godzina filozofów. 13.30.
303, Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa serdecznie. Rozpoczynamy godzinę filozofów. Dzisiaj naszym gościem jest dr Paweł Boguszewski, neurofizjolog, Instytut Nęckiego Polska Akademia Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. A porozmawiamy dziś o odmiennych stanach świadomości. To jest, powiedziałbym, taki bardzo ciekawy dział neuronauk. Ten, który się szczególnie interesuje religią, religijnością, doświadczeniem religijnym czy doświadczeniem mistycznym. Pod wieloma względami to jest ciekawe. Oczywiście w pierwszym rzędzie ze względu na to, że właściwie wszystko, co się z mózgiem ludzkim wiąże i z rozmaitymi doświadczeniami przez mózg generowanymi, a jakież doświadczenie nie jest generowane przez mózg, wszystkie są, to wiadomo. Po drugie dlatego, że to jest, rzekłbym, szczególnie newralgiczny obszar badań neuronaukowych, ponieważ wchodzący w taką przestrzeń, która budzi ogromne emocje, wobec której mnóstwo ludzi występuje z taką postawą emocjonalnego zaangażowania. No i też coś, moim zdaniem, bardzo radykalnego się tutaj dzieje, kiedy wchodzimy w tę przestrzeń badań nad religią czy religijnością, nad doświadczeniem religijnym, bo oto jest to niezwykle istotna część kultury, właściwie jedno z najstarszych kulturowych zjawisk. Istnieją takie parada tłustych bab powiadają, że przez Warszawę. Witamy serdecznie. Oczywiście, że tłusta baba nie bardzo może iść, że tłusta baba to gdzieś musi jechać, musi gdzieś wliść, żeby pojechać. To nie jest takie proste. Taki bezpośredni parada tłustych bab przez Warszawę. Jesteśmy tutaj na placu Małachowskiego. Duchowych, niewidzialnych sił i tak dalej, i tak dalej. Tu by trzeba wejść głęboko w te różne religioznawcze dyskusje, rozróżnienia pomiędzy takimi a innymi typami religijności czy doświadczenia religijnego. No ale też dlatego, że jak sądzę, bardzo wiele osób, bardzo wielu z nas ma taki wobec religii, rzekłbym, naturalny szacunek. To jest taka część kultury, wobec której często nawet ci, którzy się jakoś bezpośrednio z religią nie identyfikują, mają taką postawę, no że tutaj ja może nie jestem jakoś szczególnie religijny, ale szanuję, może coś jest. O, coś jest. To jest najpopularniejsza chyba postawa religijna w ogóle. A tutaj, w tej perspektywie neuronaukowej, jednak dokonuje się dość poważna dekonstrukcja tradycyjnie rozumianego doświadczenia religijnego, czy raczej wewnątrz religijnie rozumianego, no bo wewnątrz religijna interpretacja jest taka, że coś działa z zewnątrz, że jest jakaś transcendencja, że jest jakiś byt zewnętrzny wobec mnie. To taka bardzo klasyczna definicja doświadczenia religijnego. Martin Buber sporo na ten temat pisał, że to prawdziwe religijne doświadczenie jest jakimś spotkaniem jakiegoś ja i jakiegoś ty. Ty transcendentnego, kogoś innego, kto w jakimś sensie, w cudzysłowie rzecz ujmując, rzecz jasna, nawiązuje ze mną kontakt. No i oto tutaj przychodzą neuronaukowcy, którzy starannie przyglądają się działaniu ludzkiego mózgu i powiadają, w gruncie rzeczy to wszystko, z czym wiążecie tak ogromne emocje, na czym budujecie swoje kultury, swój sposób postrzegania rzeczywistości, co jest dla was często przedmiotem jakiegoś niezwykle intymnego doświadczenia i troski ostatecznej, to wszystko jest tylko efektem działania pewnych substancji w waszych układach nerwowych. To brzmi jak redukcjonizm, nie trzeba na to wcale jak na redukcjonizm patrzeć, o tym pewnie za chwilę powiemy, ale ja bym najpierw ciebie zapytał w następujący sposób. Czy to rzeczywiście tak jest i czy ty z autorytetem neuronaukowca możesz powiedzieć, no że właściwie zagadka doświadczenia religijnego w cudzysłowie została rozwiązana, że my dzisiaj wiemy, że coś po prostu się w tym mózgu, mówiąc w sposób bardzo kolokwialny, wydziela i wówczas przeżywamy wzniosłe momenty, doświadczamy tak zwanej transcendencji, ale nikt do nas tam nie puka z zewnątrz, żaden byt duchowy, tylko to są pewne reakcje chemiczne w naszym mózgu właśnie. To znaczy naukowiec, będąc naukowcem, nie może powiedzieć, że czegoś nie ma. A to jest ważna uwaga metodologiczna. To jest podstawa. Znaczy, no zwykle zaczynając z tego typu dyskusję, no człowiek stara się jakoś usadzić w kierunku tematu. No i tutaj jest niestety to podejście takie, które musi być tym podejściem skromnym. I nie możemy w
100% wykazać, że coś nie istnieje. No, nauka tego nie potrafi, nie ma takich narzędzi. Bo zawsze można mieć odpowiedź, że nie mamy narzędzi. Nie mamy narzędzi, więc nie dostrzegamy pewnych zjawisk fizycznych, tak jak na przykład, no nie wiem, ludzie w średniowieczu nie wiedzieli w ogóle, co to są fale radiowe i tak dalej, bo nie mieli pewnych narzędzi fizyki, wiedzy i tak dalej, żeby coś takiego odkryć. Czyli no, można zawsze taki argument użyć przeciwko wyjaśnieniu naukowemu zjawisk paranormalnych, że oj, wy biedni naukowcy, to jeszcze 100 lat wam zajmie, prawda? Ci na Atlantydzie to mieli super sprzęt, ale wy to jeszcze długo, długo nie. Ci na Atlantydzie to w ogóle byli. Wszystko mieli. Wszystko mieli. Tak, ale... Czyli tutaj oczywiście zawsze będzie coś takiego, co się no, też często właśnie w dyskusjach o istnieniu Boga czy jakichś istot wyższych nazywa czymś takim jak Bogiem przerw, Bogiem braków, tak? Gdzie wyjaśnimy jakieś zjawisko, to wtedy nagle osoby, które mają podejście teistyczne, przychodzą, że ale tutaj zobaczcie, tutaj pomiędzy tym a tym jednak nie ma jakiegoś czegoś innego, to tam to siedzi, tak? My tam znajdujemy znowu jakiś fragment typu, no nie wiem, najprostszy przykład. Wiem teraz, skąd pochodzą władowania atmosferyczne. Kiedyś to było aktywność bóstw, teraz już wiadomo, że to jest aktywność naturalna. I tak oczywiście można iść w dół do najdrobniejszych elementów i ten teizm w przypadku neuronauk, on się próbuje schować w najróżniejsze takie miejsca, chociażby, nie wiem, teorie kwantowe w mikrotubulach, które troszeczkę sensu nie mają, ale mają pseudonaukowe wyjaśnienie i są na pewnym, działają na pewnym poziomie, do którego jeszcze teraz nie mamy dostępu, czy jakieś zjawiska związane z ogólnie z teorią chaosu, że ten chaos może nie jest taki do końca chaotyczny, tylko rzeczywiście jest odbiorem jakiejś informacji z zewnątrz. Czyli można powiedzieć, że tak, że no, nauka nie może wyjaśnić, wykazać nieistnienia czegoś, natomiast powoli może wyjaśniać pewne zjawiska, pokazując nie tyle że ta kwestia transcendencji czy duchowości nie istnieje, tylko że można je wyjaśnić w prostszy sposób na poziomie mechanistycznym, co, na poziomie de facto, co de facto wychodzi na jedno. No nie do końca. To znaczy, no to dajemy alternatywę. Nie mówimy, że coś nie istnieje, tylko mówimy, że istnieje prostsze rozwiązanie, które lepiej trzyma naszej obecnej teorii i wiedzy. Taki kontrargument mały, chociaż w zasadzie chyba nie ma tutaj sporu między nami. Otóż w rozmaitych wersjach szamanizmu no, istnieje pewne stanowisko w obrębie religioznawstwa, że w gruncie rzeczy szamanizm to nie jest styl, powiedzmy, religijności charakterystyczny dla jakiegoś jednego obszaru geograficznego, czyli Syberii, załóżmy, i tych okolic Syberii, stąd to słowo pochodzi, tylko że jest to pewnego rodzaju typ postawy czy typ zjawiska kulturowego, które było obecne na dobrą sprawę w większości społeczności archaicznych. Mircea Eliade na przykład głosił taki pogląd, jest książka jego na ten temat, ta pierwsza poważna chyba religioznawcza praca dotycząca szamanizmu, nazywa się Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy. W ramach jakby tego przekonania charakterystycznego, jak powiedziałem, dla wielu społeczności archaicznych, na przykład rozmaite zjawiska pogodowe mają związek z działaniem pewnych bytów duchowych. Różne duchy zamieszkują strefy żywiołów i w momencie, kiedy te duchy, załóżmy, zaczynają być zdenerwowane albo, nie wiem, jakoś niezbyt przychylnie patrzą na to, co dana społeczność robi, no to wszczynają burze, uderzają piorunami i tak dalej, i tak dalej. Jest to manifestacja działania pewnych bytów duchowych. No i teraz my naszą wiedzę o rzeczywistości poszerzamy, dowiadujemy się coraz więcej o tym, w jaki sposób te zjawiska pogodowe są wytwarzane, czy jaka jest ich struktura, genealogia i tak dalej, i tak dalej. No i tym samym oczywiście nie mówimy wprost, że tych duchów, tak zwanych żywiolaków, nie ma, tylko że po prostu zupełnie coś innego w gruncie rzeczy się tutaj dzieje. To znaczy, że zupełnie inna interpretacja jest adekwatna. I zastanawiam się, na ile, choć to jest bardzo problematyczne, bo ktoś, kto ma głęboką wiarę, i tak będzie w stanie pogodzić tę wiarę z każdym dowodem naukowym na wszystko, to znamy takie przypadki, ale na ile właśnie ten komunikat, że oto znajdujemy na przykład w mózgu ośrodek, który w jakimś sensie jest odpowiedzialny za doświadczenie mistyczne, doświadczenie jedności z wszechświatem, rozpuszczania się w wszechobejmującej miłości,
Różne są opisy tych mistycznych zjawisk, ale to jest jakiś taki trzon, który znajdziemy i w opisach właściwie wschodnich, zachodnich. No i oto znajdujemy takie miejsce w mózgu, które odpowiednio podrażnione, czy to przy pomocy substancji psychoaktywnych, czy to przy pomocy jakichś działań, no nie wiem, na przykład z prądem, daje 9 na 10 razy takie doświadczenie. To najpierw zacznijmy, zacznijmy od tej kwestii tych żywiołaków. Bardzo mi się to podoba. Ach, żywiołaki są wspaniałe. Żywiołaki, utopce i inne ciekawe stwory. Tak, i południce. Tak jest. Tu akurat jesteśmy mistrzem świata obecnie. W południce. Znaczy nie, ogólnie w tego typu właśnie stworach. No, tu trzeba przypomnieć grę Wiedźmin, która jest najlepszą grą świata obecnie. Ale wróćmy do tych agentów. Tutaj neuronauka może to wyjaśnić w pewnym sensie, ponieważ ja to często powtarzam, że nasz mózg jest taką maszynką do kilku rzeczy. Maszynką w tym sensie, że niekoniecznie potrzebujemy do tych procesów świadomości. Czyli mamy jakieś obwody, które wykonują bardzo skomplikowane funkcje, niekoniecznie my musimy być ich świadomi. Jedna z nich to jest łapanie związków przyczynowo-skutkowych. Czyli próbujemy nawet tam, gdzie nie ma żadnego związku, typu odtańczyłem taniec deszczu, spadł deszcz, super, mamy taniec deszczu, jest skuteczny, odtańczyliśmy kilka razy, deszcz nie spadł, no być może tym razem źle tańczyliśmy, tak, źle tańczyliśmy, bądź na przykład bóstwo było bardzo złe i tak dalej. Generalnie pozytywny przykład zawsze jest silnie zapamiętywany. To raz. Dwa, to jest kwestia pewnych zjawisk społecznych, a mianowicie no, człowiek jest istotą społeczną i ma coś takiego jak teoria umysłu, tak? To znaczy to jest taki moment, oczywiście on się też pojawia w rozwoju, gdzie zaczynamy rozumieć, że inne jednostki, inni ludzie mają umysł, że są jakimiś jednostkami poza nami, które potrafią coś wiedzieć, potrafią czegoś nie wiedzieć, potrafią działać we własny niekierowany sposób. To jest bardzo ważny moment. Bardzo ważny, bardzo moment, ważny. Tak? No, mentalizacja się nazywa to zjawisko, czyli właśnie zdolność do rozpoznawania podmiotowości innych ludzi, tak bym to określił. Tak jest. I to jest bardzo może ważne. Się rozciągać też na różnego rodzaju zjawiska, które nie są innymi ludźmi. Ponieważ podobną podmiotowość próbujemy widzieć u zwierząt, tak? Nie mówimy na przykład, że pies ugryzł, bo wystąpił jakiś szereg bodźców, tylko często mówimy, że był złośliwy. Tak, mówimy złośliwy, rzeczy martwy. Tak? No to, tak, to się zdarza. Ale tutaj chodzi o to, że próbujemy właśnie przypisywać pewną umysłowość do zjawisk, które nie są innymi ludźmi. I tutaj jest prosta droga właśnie, żeby je przypisywać do pewnych żywiołów. Złośliwy deszcz, złośliwy grad, powódź, która jest pewnego rodzaju, nie wiem, potworem, który nas miał ukarać. Czyli już jest prosta droga do tego, żeby personifikować pewne zjawiska i w tym nasz mózg jest dobry. Czyli tutaj akurat od tej strony idąc, czyli nie idąc, można powiedzieć, od góry, czy istnieją takie zjawiska, bo ciężko byłoby wykazać nieistnienie. Natomiast możemy w prosty sposób pokazać mechanizmy, które są w naszym umyśle, które właśnie nas kierują do tej personifikacji tego typu zjawisk. Doktor Paweł Boguszewski, niewątpliwie posiadający podmiotowość, intencjonalność i cały szereg różnych innych cech, jest Państwa gościem. No i właśnie za chwilę wracamy po informacjach, dokładnie rzecz biorąc. Godzina filozofów. Rada Tłustych Bab w Warszawie. Makryna Mieczysławska podpisała się. Z własnym ośrodkiem narciarskim? Parada Tłustych Bab w Warszawie. No przecież wiadomo, że niektóre to już nieżywe. Związki z diabłem. Związki z szatanem. Fiespa and wellness w połączeniu z białym szaleństwem. Zapraszamy do kontaktu. Szaleństwo Tłustych Bab. Szaleństwo. Wielkie szaleństwo Tłustych Bab w Warszawie. Co
jest Grane 24 Festiwal. Sobota, 18 czerwca, Warszawa, Park Królikarnia. Zagrają Artur Rojek, Ania Dąbrowska, Brodka, Cortez. Brodka niemodna, już daj sobie. Solo Act. Bilety w przedsprzedaży na cojestgrane24festiwal.pl. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, smsowanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. W nowym numerze miesięcznika Dziecko. Bądź fit, biegaj z wózkiem. Codzienna pielęgnacja i wpływ na rozwój dziecka, a także sposoby na udane wakacje z dwulatkiem. Ten numer każda mama kupi także z książką idealną na letnie wieczory. Magazyn Dziecko. Już w kioskach. Szanowny Arturze! Ojej, jak oficjalnie! No w końcu to oficjalny serwis kibica. W oficjalnym serwisie kibica w Żabce tylko dzisiaj do wspólnego kibicowania wszystkie chipsy 50% taniej. Żabka. Mały, wielki sklep. Obniżka jest liczona od cen obowiązujących poza promocją. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Agnieszka Lipińska. Trzy osoby w areszcie, dziewięć w szpitalu po wczorajszych starciach w Nicei między lokalnymi pseudokibicami a kibicami z Polski i Irlandii czekającymi tam na dzisiejszy mecz obu reprezentacji. Komisja dyscyplinarna UEFA rozpoczęła dochodzenie w sprawie wczorajszego ataku rosyjskich kibiców na kibiców Anglii. Nie żyje sprawca strzelaniny w nocnym klubie gajowskim w Orlando na Florydzie. Mężczyzna wtargnął do lokalu i otworzył ogień, po czym wziął zakładników. Więcej informacji o 14:00. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Filozofów. W studiu cały czas dr Paweł Boguszewski. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry panowie. Mówiłeś o tym zjawisku mentalizowania, upodmiotawiania rozmaitych nieożywionych obiektów, do czego tendencję ma nasz umysł i co jest takim prostym początkiem rozmaitych przekonań o charakterze nadnaturalnym, tak to nazwijmy, czyli właśnie takim, w którym się postrzega. To takie charakterystyczne dla tak zwanej wyobraźni animistycznej czy religijności animistycznej, w której, no właśnie, świat jest właściwie takim wielkim, ożywionym podmiotem, czymś, co, czy kimś, kto przemawia do nas na najróżniejsze sposoby, przemawia poprzez różne znaki, symbole. Byty, które obserwujemy, charakteryzują się właśnie tymi wszystkimi cechami, które wyjaśniłeś. Jest taka książka bardzo ciekawa, też neuronaukowca francuskiego, Pascala Boyer, I człowiek stworzył bogów się nazywa, po polsku ukazała się już jakiś czas temu. Tam jest szczegółowo opisany właśnie ten proces, o którym piszesz. Jest to próba, jedna z wielu, podejmowana coraz częściej przez różnych badaczy, pokazania właśnie takich naturalnych źródeł religijności, przedstawienia tego z jednej strony jako zjawiska, które ma pewne ewolucyjne uzasadnienie, z drugiej strony mieści się w ramach pewnego sposobów, w jaki funkcjonują nasze mózgi. No, ale on tam też na przykład pokazuje, w jaki sposób tego rodzaju tendencje właśnie prowadzą do rozwoju czegoś, od czego właściwie te różne archaiczne formy religijności się zaczynają, w czym mają taki swój początek, czyli właśnie tego, o czym powiedziałeś, takiego animizowania rzeczywistości dookoła, postrzegania tych wszystkich zjawisk przyrodniczych jako czegoś, co jest efektem działania jakichś właśnie intencjonalnych bytów. No, ale na przykład mówi też o kulcie przodków, o tym, że właściwie w tych pierwotnych formach religijności kult przodków też odgrywa niezwykłą rolę. To poczucie obecności w ogóle, tego, że gdzieś ktoś jest, ale jest niewidzialny. I łączy to bardzo silnie z pewnego rodzaju, nazwijmy to, dysonansem poznawczym, jaki się pojawiał czy pojawia, kiedy przedstawiciele tych społeczności czy tych kultur archaicznych właśnie na przykład
konfrontowali się ze śmiercią osób, które znali z ich najbardziej bezpośredniego otoczenia, no bo oto właśnie jest coś w tym dla umysłu, w tym, kiedy ktoś chodzi, mówi, mówiąc bardzo wprost i upraszczając może, ale mówi, chodzi, ma jakieś działa, jest, porusza się i tak dalej, i potem oto to ciało martwe, które jest kompletnie niefunkcjonalne i nie wykazuje tych wszystkich aktywności, no to po pierwsze jest poczucie, że czegoś w tym ciele zabrakło, czyli że jest jakiś element, który być może jest niewidzialny właśnie, a który spełnia funkcję poruszyciela tego obiektu, jakim teraz ciało jest, a po drugie, że jest pewne poczucie obecności, mimo tego, że nie ma już ciała, które się porusza, mówi, działa i tak dalej, to w jakimś sensie jakieś poczucie obecności tego kogoś związane z pamięcią o tym kimś, z wszystkimi różnymi procesami, które w umyśle zachodzą, no daje takie wrażenie, że on gdzieś jest może. Teraz go tu nie ma, bo to ciało się nie porusza, ale coś z niego uciekło i cały czas jakoś jest dostępne, obecne. No tak, bo to są te właśnie przyczyny tej takiej, można powiedzieć, protoreligijności, pierwotnej religijności. I te właśnie dwie siły, ta siła, żeby utożsamiać pewne zjawiska bądź rzeczy z osobami, nazywać je, traktować je po prostu jako inne istoty myślące, i też właśnie to takie przejście, to znaczy, no to jest być może ten początek właśnie tego zadziwienia, chociażby właśnie tym procesem śmierci, gdzie dokładnie jak to dobrze ująłeś właśnie, gdzie mamy nagle to samo ciało, które na przykład 10 minut wcześniej całkowicie było funkcjonalne, było człowiekiem, za chwileczkę ono już nie jest, to co tam się stało? Może być gadziną. No ale my się przyzwyczajamy do gadziny. Ja pamiętam do tego Mareczka. Być może to nie odchodzi, być może gdzieś to zostało. Ropucha tutaj może go nie ma, bo później właśnie rozwój różnego rodzaju interpretacji. Ludzie sytuacji działają z ukrycia, boją się, wstydzą się, krępują się. Ja już do niego jako do tej gadziny się przyzwyczaiłam, że on mataczy, że on chowa, że on niszczy, zakrywa, sprzedaje, zabiera, w sensie takim, że są dosyć podobne, odstawione, to zaraz to znika, nawet nam zniknął dowód, proszę Państwa, do sprawy, bo Janek Witek się podpisał, że mi się modliła do Matki Boskiej Ostrobramskiej, przecież wiadomo, że ja jako wyznawczyni Jehowy, kiedy się modliła do żadnej Matki Boskiej, i wtedy, kiedy go pogotowie ratunkowe wywoziło, no to właśnie, proszę Państwa, on napisał w moim notesie, tutaj zostawił notes rozwarty, notes otwarty, i tam był ten napis: módl się do Matki Boskiej Ostrobramskiej, do Matki Boskiej. No przecież wiadomo, że Warszawa to wierzy w Matkę Boską. No i ten notes leżał, zawiozłam do Marecka. Tworów w środku nie ma, no bo być może ktoś, kto wierzy. Przecież oczywiście, że całkiem niepotrzebnie, gdyby to tutaj leżało, to by to było. No, no ale on teraz tego nie może znaleźć. A tam widzieli, tak? No, ma po prostu chorobę. Ma chorobę Downa i on czasem robi coś źle, nie tylko tobie, ale sobie. Czasem coś takiego robi, że ja mówię, czy ty zauważasz to, że ty robisz coś, że ty sobie nie sprzyjasz, że ty sobie jakby gałąź podcinasz, na której siedzisz. Taka jest filozofia. Także widzicie Państwo, ludzie czasem sobie robią źle. No i taki jest Mareczek. Poza tym miałam tam na mieszkanie też ciasne. Wszędzie w Warszawie wszystko jest ciasne. Na balkonie tysiące kapeluszy. Jakiemuś Karolkowi, jakiemuś dziecku coś tam dał w prezencie. Ja mówię, to jedno może zdać, ale tak jedno, wiecie Państwo, jak to u matacza, u chciwego takiego, co może coś jeszcze sobie sprzedać. Warszawa, na pewno, proszę tak Państwa, to są tłuste baby. Skąd te tłuste baby się biorą? Państwo zobaczą, baba roku, baba roku. Albo odpowiedzialnego, no nawet ten wygląd taki nieciekawy, a to jest makryna Mieczysławska. Proszę Państwa, makryna Mieczysławska. Tłusta baba, tłusty rok. A skąd się to bierze? To się bierze od dziecka, dziecko. Może być facet też tłustą babą, może być wielkim kwadratem, wrzaskliwym, bo pazernym, bo chciwym, ale że ma jeszcze chorobę. Zespół Downa, ale nie tylko. Takie różne ukryte plus stres.
a ten strachy na raty. W mózgu jest odpowiedzialny za to. No, no i na przykład ten mój kurczaczek to jest w lepszej sytuacji, bo on tylko jak jest burza, to on płacze. Pioruny, nawet wczoraj ten wóz jechał przez Wisłę, to on się strasznie bał. Po pierwsze są zakorzenione strasznie kulturowo, dlatego że oczywiście powiedzmy taka konwencjonalna jakoś przejechał. Definicja czy konwencjonalne. No ja przytuliłam kurczaczka, i mój kurczaczek nie był się. Religijnego w obrębie ja kultury się bałam, chrześcijańskiej jest że taki, jak, że inicjatorem teraz, tego doświadczenia. Że jak jechałam przez Wisłę tu 521, czyli cetką byłą, to też myślałam, że ten most Poniatowskiego się cały zawali. No wiecie państwo, wszystko jest takie kruche. Albo jakiegoś treningu, a to my jechałyśmy tutaj przez ten most Śląsko-Dąbrowski. Techniki, która tutaj ma jest opracowane wszystko kruche, wiadomo. Ale może nic się tam nie stanie. Sam człowiek może się stara, no i rzeczywiście tego typu doświadczenie osiągnąć, państwa, tylko się nie ktoś w sposób gdy nadaje, zwłaszcza tutaj tego teraz, doświadczenia radio, udziela. To jest zupełnie inne myślenie na przykład niż myślenie w obrębie, znowu to są pewne uproszczenia i generalizacje na potrzeby naszej rozmowy, ale na przykład w perspektywie kultury, religijności wschodniej i różnych technik aby wyjechać, pracy ze świadomością w ramach kultury centrum, wschodniej, no to jest tak, że właściwie musisz sobie to wypracować. To znaczy, że to, no to jest wtedy na coś, zakręcie Aleje Jerozolimskie trening, pracę. I tu jest cała różna paleta różnych ćwiczeń oddechowych. Widać. No jajkami z tego czasu na Saskim też z tej trawy wyskoczyli z jakimś czymś lepkim takim, ale to takiego przemodelowania percepcji znowu rzecz upraszczając, a żeby była ona w stanie objąć takie wymiary. Także jechała z nami pani Senyszyn, no z Sejmu, bardzo ważne osoby, przedstawicielstwo Sejmu. My byłyśmy chronione, byliśmy chronieni. Mianowicie, jeżeli... Także bardzo dobrze i ten kurczaczek, ten bezpiecznie się czuję. Mówię, chodź kochanie, na przejażdżkę, przejedziemy się tak. Tutaj są aleje jerozolimskie, zaraz skręcimy w ulicę Marszałkowską, a potem trasa Buzety przez kapucynów. To super, kapucynów, którzy byli wezwani do przyłączenia się do nas, że mogą też kapucyni jechać. Dotknąć, ani zmierzyć, ani zważyć. Ani także pokazujemy, co możliwe, co takie chude, bo subiektywnymi odczuciami tych osób. Tłuste baby są. Że duch tych zjawisk jest tłustych subiektywnym opisem danej osoby, nie obiektywnym zjawiskiem. Powie, że to jest po prostu rozstrój. A tu jest choroba. Obszaru w naszym mózgu. No tak? Tych bab tłustych choroba żadna nie będzie mogła zmóc. Obszaru, który przetwarza bodźce wzrokowe. Jeżeli na przykład ten obszar, który przetwarza bodźce wzrokowe, będzie źle działał, przestaniemy widzieć pewne rzeczy, zaczniemy widzieć więcej niż jest w rzeczywistości. Kiedy na przykład pewne procesy, które służą do tego, żeby oddzielać nasze myśli, wytwory naszych parada myśli, idzie. Państwo zobaczą na skręcie teraz, ilu jest? To 25 tysięcy, 30 tysięcy ludzi. Zaczynamy widzieć rzeczy, których nie ma, które są wytworzone. Z Berlina, proszę Państwa, do Warszawy przyjechali. Z Anglo-Ameryki Białystok, z Londynu. No to już z Londynu rzadziej. Zaburzenie jego naturalnego działania. Dalekie. No i to jest oczywiście coś, co się nie da rozwiązać. Radia kończy. Nie, ten układ nie jest źle działający. On się przełączył w tryb słuchania w tego wyższego wymiaru. No i no właśnie, ale to jest w ogóle i co dalej? Bardzo ciekawe. Parada trwa. Parada trwa. Tu trzeba bardzo ostrożnie radio postępować. Kroczek, proszę słuchać naszego radia. Dlatego, że bo u nas istnieje pewne niebezpieczeństwo hałas pomieszania różnych porządków. Jak można się mówi o hałas pokazać? No, otóż, pomieszanie z paplątaniem, prawda? No, zwłaszcza w Warszawie, gdzie jest Warsi Sawa, mydło i powidło. No i tutaj już jesteśmy. Otóż kiedy się przyjrzymy na tego typu interpretacjom, które przed chwilą właśnie przedstawiłeś, to możemy zasadnie zapytać moim zdaniem właściwie jakim pojęciem tego normalnego, tak zwanego czy zdrowego doświadczenia tutaj operujemy, skoro właściwie ta świadomość racjonalistyczno-naturalistyczna, taka już wyjaśniam,
czyli taka, która po prostu jest w jakimś sensie no, wynikiem czy odpowiednikiem. Bardzo wielu filozofów spotkałam takiej wyższej klasy, z wyższej półki. I tam na Grójeckiej 19, gdzie jest dekada, gdzie kiedyś byłam kilka razy na koncercie Prońko, bardzo fajnie. Religijnego poglądu na rzeczywistość. Tam mieszkał, miałam tam dyskusję z filozofem. Tam mieszkał, proszę Państwa, wasz święty warszawski Mikołaj z siwą brodą. Tutaj wszystko takie siwe jest, prawda? No i on był okradany przez takiego dziada, zabrało od niego 400 zł, jak on miał z opieki 500 czy 600 zł. Musiał sobie dorabiać, bo tam przecież nikt mu jeść nie da w Warszawie. Możesz w Warszawie zdechnąć z głodu. Tutaj nie ma ludzi prawosławnych, tutaj nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy w Warszawie. Naród to nieprawda, co Rodowicz śpiewa. To też oszustka tłusta, proszę Państwa, że, naród uczynny w sercach niewinny. Tutaj to by człowiek utopił swoją matkę w łyżce wody. Taka jest Warszawa. Funkcjonują tę rzeczywistość zupełnie inaczej. Pazerni, zadufani, w siebie zapatrzeni, ale żeby tobie dokuczyć, to mogą być zapatrzeni w ciebie i robią z igły widły. Czyli takie różne sytuacje. Tutaj Litka mogła w ogródku wczoraj doświadczyć, jak sprzątaczką taką, też tłustą babą. Jakaś istota bezcielesna. Przecież wiadomo, że to nie jest świadek Jehowy, bo tutaj świadków Jehowy w Warszawie na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim, Czechosłowacją w Warszawie nie ma. Zwłaszcza tutaj na Saskiej 42. No, rozmawiała i powiedziała do tej tłustej baby, że nie masz szans na to mieszkanie. Przecież wiadomo, że ona nie ma szans na to mieszkanie. Wiadomo, że ona nie ma szans na to. Ale ludzie się nie porywali. Oni mówili poprzez urządzenia techniczne, stworzone przez naukowców, odkryte zjawiska odkryte przez naukowców, tak? Tylko pewnie byśmy sobie siedzieli przed szałasem i grzebali patykiem w piasku. A to mocna teza. To jest, nie, no tak, bo wszystko, no, jeżeli popatrzymy dookoła, to Sojusz Lewicy Demokratycznej, nasz umysł został tutaj cały czas była nasza, jeszcze nasza ukochana, proszę Państwa, Senyszyn. Ona i pod Sejmem się cały wykład miała, wypowiadała ostatnio rok temu. Bardzo miło. Ja teraz będę uczestniczyła w kolejnych paradach, ale mnie to w ogóle, proszę Państwa, zatkało, bo myślałam, że jak jest ta linia Mysia, to my tu nic nie będziemy mogli, że w ogóle z ogórkami, z kamieniami tu wyskoczą na Jezusa Chrystusa, aby go zamordować, na Jezusa Chrystusa, aby go zabić. To tak jak pod Suwałkami. Też myśmy z dziadkiem, babką dawno umarli, nie ma dziadka i babki. Ale potem, po tych wsiach, jak żeśmy od tego dziadka i babki wyszli, a do grupy dołączyli, to potem kamieniami dziewczynka Wodzirejka chłopaczków ciągała po wsi, żeby kamieniami ciskali na świadków Jehowy. Także jak Państwo zobaczą kopyto zamachnięte, prawda? To też kolejne słowa są. Tylko ręką machnąć na nie. To też kolejne oszustyczne słowa od Rodowiczówy. Obrzydliwy babsztyl. Janek Witek, jak jeszcze żył, to tak mówił i skonał. Powiedział prawdę i skonał, że słowa takie podbierane, aby pasowały do poezji, a bez sensu, bzdury, głupoty. Czy głupoty, bzdury, byle co? Co ludzie potem powtarzali. A tu wiadomo, że jak na jednym rogu, w jednym tramwaju jakiś dziad gada głupoty, to w drugim to samo, trzecim, czwartym, piątym, szóstym to samo. Warszawa jest stadna, motłoch, tłumi to dziki i to głupi. To jest wspaniałe. Może nie, staram się. Choroba. To jest oczywiście. Także w Warszawie jest ogromna proces, choroba. Tak, to się też zmienia, ale no, tak mi się wydaje, że no, staram się wyjaśnić. Warszawa jest taka, jaka na tyle jest. Prosto, żebym ja też je rozumiał. Tak? Także wydaje mi się, że akurat tutaj nauka w tym momencie wygrywa. Natomiast, tak jak mówię, no nigdy. No, tak jak wielokrotnie mówiliśmy o procesach naukowych, wielokrotnie mówiliśmy o zjawiskach w obrębie nauki, no i nauka ma pewne swoje ograniczenia. Ona w pewne dziedziny
nie tyle nie nauka wejdzie, nauką, znaczy, ale inteligentny człowiek to umie połączyć naukę z wiedzą tajemną, przecież wiadomo, że Bóg jest wiedzą tajemną, proszę Państwa. I przecież nic, to co nas otacza, to samo z siebie się nie wzięło. Także proszę Państwa, reprezentujące różne. Mamy bardzo ciekawe rzeczy, jak pokonywanie bariery językowej. Dlaczego ludzie, no kurczaczek mój nie umie angielskiego, ja go nauczę, ale wiecie Państwo, ludzie mają takie foniczne opory, tego nauczenia się języka angielskiego. Jak to zrobić? Proces tłumaczenia, jak polega, bo to na wszystkie języki świata. Tłumaczy się Biblię, tłumaczy się literaturę biblijną. Z takich chyba prekursorów fizyki choćby takie kwantowej, rzeczy trudne jak tutaj. Przekonany o teorii pan Spermi, o tym, że Ziemia została, życie na Ziemi powstało z kosmosu, a świadczą o tym nasze nosy, które są skierowane w dół, żeby właśnie nie wdychać spadających z przestrzeni kosmicznej bakterii. Był o tym święcie przekonany. Eureka! Eureka! Doktor Paweł Boguszewski jest Państwa gościem. Teraz informacje po informacjach. Do godziny filozofów wracamy. Troszeczkę na temat wiary też, proszę Państwa, bo nauka, nauka nauką, ale tu trzeba troszeczkę na temat wiary, bo wiara jest ufnością tego, czego nie widać, przekonaniem. Tutaj też i ci, te mohery są w złej, ślepej pułapce, bo skoro tamto drugie przykazanie, co jest w kółkach zaznaczone, wyrzucono drugie przykazanie zabraniające czczenia obrazów, oni to wyrzucili, no to mają tylko Matkę Boską, wizualizacje takie, że to co widzą, to w to wierzą, a wiara polega na czym innym. Wiara polega na tym, proszę Państwa, niektórzy ludzie uważają, że uważają się za religijnych, ale zrozumienie tego, czym dokładnie jest wiara, sprawia im trudności. Czym więc jest wiara, dlaczego jest ważna? Także widzicie Państwo, jak się na coś patrzy, na Matkę Boską, na cokolwiek, przecież tych wizerunków, obrazów jest pełno, ale niektórzy mówią bałwany, tego jest pełno, ale to chyba nie na tym polega wiara. Czym jest wiara? Co mówią niektórzy? Dla wielu ludzi wierzyć to po prostu przyjmować pewne poglądy, mimo że są one oparte, nie są oparte, podparte ewentualnie, poparte żadnymi konkretnymi dowodami. Na przykład osoba deklarująca się wiarę w Boga, zapytana, dlaczego wierzysz, mogłaby odpowiedzieć, bo tak mnie wychowano, albo tego mnie zawsze uczono. Jednak taka wiara raczej niewiele ludzi, niewiele różni się od łatwowierności. Co mówi Biblia? Wiara to nacechowane pewnością oczekiwanie rzeczy spodziewanych, oczywisty przejaw rzeczy realnych, choć niewidzialnych. Hebrajczyków 11:1. Do nabrania takiej pewności potrzeba solidnych podstaw. Użyte w tekście oryginału wyrażenie oddane jako nacechowane pewnością oczekiwanie wskazuje na coś więcej niż tylko jakieś przeczucie czy pobożne życzenie. Wiara zatem powinna opierać się na dowodach. Dość interesujących badań nad oddziaływaniem LSD na mózg, które tak w kwietniu mniej więcej, których wyniki w kwietniu zostały przedstawione, bardzo, powiedziałbym, szeroko były komentowane. One w tym sensie są dla nas ciekawe i dlatego nas do tej rozmowy, jak powiedziałem, zainspirowały, że dotykają tych właśnie kwestii, to znaczy doświadczenia, jakie stają się udziałem osób, które biorą udział w takich eksperymentach, to często są właśnie doświadczenia konwencjonalnie opisywane jako doświadczenia mistyczne, religijne. Tam się sporo mówi właśnie o poczuciu jedności z całą rzeczywistością, takim rozpuszczaniu się ego i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, to jest w ogóle jeszcze osobny dział, którym pewnie się kiedyś zajmiemy, ten dział substancji psychoaktywnych, substancji psychodelicznych i ich wpływu na umysł, ich wpływu na mózg. Coraz więcej takich badań po okresie takiego absolutnego zakazu i takiej prohibicji, można powiedzieć, właśnie związanej z tymi substancjami, tak mniej więcej od lat, końcówki lat 50. czy początku lat 60., kiedy to zakazano eksperymentowania z LSD. Teraz jest powrót zainteresowania tego rodzaju substancjami i te badania, o których mówimy, to jest właśnie efekt takiego ponownego przyglądania się oddziaływaniu substancji psychoaktywnych, czy jak chcą mówić niektórzy, enteogennych, czyli takich, które sprzyjają czy powodują odsłanianie się umysłu.
No tutaj nawiążemy do poprzedniego tematu, mianowicie to są substancje, które są bardzo często właśnie obecne w tych praktykach szamańskich. Peyotl, ayahuasca, czy chociażby popularne muchomory, tak? Szczególnie szamani syberyjscy właśnie nimi się raczyli. Prosimy nie próbować tego w domu w każdym razie. Trzeba pamiętać, że wszystkie grzyby są jadalne, niektóre tylko raz. Natomiast jeżeli, no właśnie, tak. To dobrze, że powiedziałeś, ale jeżeli chodzi o LSD, no to jest substancja, która nie występuje w sensie naturalnym. Ona została syntetyzowana przez Alfreda Hoffmana w latach 40. Przypadkowo zupełnie, ponieważ on pracował, bo to Szwajcar, w jednej z firm farmaceutycznych, pracował nad jakimś lekiem na serce. Przypadkowo zostało syntetyzowane właśnie LSD. On zauważył, że myszy się dość osobliwie zaczynają zachowywać. Potem jeszcze jakieś tam eksperymenty prowadził. Ostatecznie sam przyjął niechcący jakąś taką dosyć potężną dawkę LSD. Ten dzień, w którym się to stało, nosi nazwę Bicycle Day, jest nawet przez niektórych świętowany, ponieważ Hoffman wracał na rowerze z laboratorium przez 3 dni. Choć świat stał się bardzo dziwny wtedy, kiedy na ten rower wsiadł. No i tam oczywiście mnóstwo różnych potem ciekawych rzeczy się działo. Historia tej substancji jest w ogóle bardzo ciekawa. I prowadzono eksperymenty dosyć intensywne w latach 50. w szpitalach psychiatrycznych, na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale też na przykład w Czechosłowacji, co jest ciekawe. Prowadził te eksperymenty Stanisław Grof, taki czeski psychiatra. Osobliwa postać pod wieloma względami, twórca pewnego nurtu w obrębie współczesnej psychologii, takiej mocno nieakademickiej, bardzo taki mistycyzujący pan. Z bratem Wacława Havla zresztą pracowali w tej klinice i razem tam to LSD podawali. Mieli podobno obiecujące wyniki. No ale potem zakazano w Czechosłowacji. Najpierw wtedy Grof wyjechał do Stanów Zjednoczonych, już tam został skądinąd, a potem zakazano w Stanach Zjednoczonych. A teraz właśnie oto znowu przeczytaliśmy. Znaczy tak, trzeba powiedzieć, że cały czas nie ma żadnej oficjalnej terapii opartych o te substancje. To trzeba zaznaczyć, że wszystkie tego typu rzeczy to są badania bardzo wstępne. Tak jak powiedzieliśmy, te substancje są obecne już od dawna, ale one mają mniej więcej wspólny mianownik. W jaki sposób właśnie te naukowcy rozstrajają, dla mistyka nastrajają nasz mózg, że on inaczej odbiera rzeczywistość. Zmienia się percepcja rzeczywistości, pewne bodźce wywołują dużo silniejsze reakcje, widzi się rzeczy, których nie ma, zmienia się percepcja czasu. Bardzo często pojawia się właśnie takie wrażenie dysocjacji, też przy innych substancjach, troszeczkę takie jak ketamina. Generalnie zmienia się funkcjonowanie naszego układu nerwowego. Teraz pytanie jest, było takie, co nam to może dać. Ten właśnie wysyp badań naukowych kiedyś, tam w latach 50., 60., to było troszeczkę na fali takiej euforii, że okej, mamy fantastyczne substancje, które zmieniają w jakiś sposób działanie naszego mózgu. Nie wiadomo do końca było, czy na lepiej, czy na gorzej. Próbowano to łączyć z różnego rodzaju, łączyć to do różnego rodzaju terapii. Niestety te wyniki były bardzo rozbieżne. Przede wszystkim wydaje mi się z tego powodu, że tego typu zjawiska bardzo jest ciężko badać na modelach zwierzęcych. No bo jak sprawdzić, czy są halucynacje na przykład u myszy, tak? Kiedyś miałem to tak anegdotycznie. Czy mysz przeżywa poczucie jedności ze wszystkim? Albo z jedności ze wszystkim. No kiedyś, akurat to jest anegdotyczne, właśnie pytałem jednego naukowca, który badał na szczurach chyba właśnie podawanie LSD, ale to było lata temu, i on odpowiedział, że jemu się wydaje, co oczywiście jest bardzo nienaukowym podejściem, co mu wytknąłem, że chyba one coś widzą, bo się cofają czasami, tak? Coś przed nimi stoi. No ale to jest prosty przykład, że takie funkcje jest ciężko zbadać. I w tamtych czasach też nie było właśnie metod do badania na ludziach tego typu substancji. Zwykle to polegało na tym, że robiono to, w czym psychologia jest dobra, odpytywano pacjentów o ich wrażenia. Problem jest taki, że ten wachlarz tych wrażeń jest tak zróżnicowany, że ciężko było wyciągnąć jakiś wspólny mianownik. No były właśnie te różnego rodzaju wizje, raz silniejsze, raz słabsze.
były pewnego rodzaju, niektórzy lepiej reagowali, niektórzy gorzej, niektórzy pozytywnie, w sensie mieli przyjemne wrażenia, niektórzy negatywnie. Był ogromny spektrum efektów i ciężko było wyciągnąć jakiś wspólny mianownik, jakiś jeden wspólny sens tego wszystkiego. Tak? Nawet te badania, o których wspomniałeś, właśnie w pewnych ośrodkach, które próbowały wdrożyć te leki do leczenia chociażby schizofrenii, czy depresji, czy innych chorób psychicznych, no też nie były konkluzywne. Te efekty teoretycznie były dobre, ale potem jak się to poddało skrupulatnym badaniom, okazało się, że to jednak nie dało się replikować w innych ośrodkach. I dopiero teraz właśnie, kiedy no nauka bardzo poszła do przodu w ciągu tych 40-50 lat, mamy dużo lepiej, dużo lepsze narzędzia, chociażby właśnie do obrazowania badań mózgu. I to badanie, o którym wspomniałeś, mieni się tym, że rzeczywiście było pierwszym badaniem, gdzie zdrowe osoby, zdrowych ochotników, czyli nie przy okazji jakichś innych badań, poddano właśnie działaniu bardzo małych ilości LSD, ale właśnie takich skutecznych, bo to jest substancja, która jest zadziwiająco skuteczna w bardzo małych ilościach. Jedna z najsilniej działających substancji. No i właśnie badano ich właśnie w skanerze fMRI pod kątem kilku parametrów, między innymi takiego parametru, który się nazywa tak zwany resting state, czyli tam nie chodziło o to, jak mózg pracuje w odpowiedzi na konkretny bodziec, tylko jak współpracują ze sobą poszczególne elementy naszego mózgu. Czy one są w jakiś sposób zsynchronizowane w swojej aktywności, w tym przypadku właśnie w takiej fluktuacji przepływu krwi w obrębie mózgowia, czy nie. Jak również też robiono badanie takim urządzeniem, które się nazywa magnetoencefalografia. To jest dosyć ciekawe badanie, ponieważ ono łączy ze sobą zalety EEG, to znaczy bardzo fantastyczną rozdzielczość czasową, gdzie można mierzyć poszczególne fale mózgowe, częstotliwości fal mózgowych, z taką rozdzielczością przestrzenną, którą daje właśnie nam fMRI, czyli technika, która jest bardzo fajna, ale potwornie droga i potwornie kłopotliwa, bo to trzeba mieć specjalny bunkr do tego, żeby coś takiego stosować. I twierdzą, naukowcy stwierdzili, że to, co zobaczyli, to jest dużo większa synchronizacja całego mózgu ze sobą. Jeden z komentatorów powiedział, że to jest w ogóle takie fantastyczne badanie, że to w ogóle będzie kamień milowy. Wręcz odniósł to do odkrycia bozonu Higgsa w fizyce. Ho, ho, ho. To właśnie tak chodziło w tych wszystkich medialnych doniesieniach. No, obawiam się, że to jest troszeczkę niestety na wyrost. W sensie... A z czego mógł wynikać taki jego niebywały entuzjazm? To znaczy, jak miałbyś tak trochę się zastanowić właściwie, dlaczego on tak mógł powiedzieć. Musiałbym bardziej co znać tutaj takiego tego pana, natomiast co do samego... Co takiego doniosłego w tym jest? Nie, albo jakiegoś nie, znaczy, rzeczywiście znaczy, myślę, odsłaniającego coś ciekawego. To znaczy tak, konkluzji ciężko jest tam, no bo niestety problem jest taki z badaniem mózgu na tym poziomie, że widzimy pewne korelacje aktywności w różnych miejscach, ale jeszcze daleko będzie do interpretacji rzeczywiście, co tam się dzieje w tych miejscach. Także to badanie może być takim początkiem, kamieniem milowym tego typu badań, gdzie rzeczywiście uzyskano fundusze, uzyskano zgody i pokazano, że no, pacjenci są bezpieczni i tak dalej. I możemy badać w ten sposób mózg w sposób nowoczesny i odświeżyć tę całą informację o tych substancjach psychoaktywnych, którą mieliśmy wcześniej. Możemy to połączyć z ogromną wiedzą, która była oczywiście zdobywana w międzyczasie, bo w międzyczasie te substancje nad muzyką były to trzeba działania się zastanowić, znaczy, jeżeli chodzi o przyszłe lata, bo na jakie receptory w mózgu one działają, żeby tutaj była kultura w Warszawie, to aktywizacja mieli lepsze układów, ucho, prawda? Że na przykład, ale że tu nie ma kultury, jest właśnie takim dosyć mają, typowym, są tym właśnie bezguściem jednym wielkim, a talenciem kultura pojechała do Wrocławia. No to więc w Warszawie ta muzyka, to co państwo słyszą, jakieś... Tę wiedzę, którą żeśmy zdobyli na poziomie molekularnym, ta możemy cała teraz minuta właśnie zaaplikować tę wiedzę o godzinie w badaniach neuroobrazowania 17, a przecież przejechałyśmy przez Ronda Dmowskiego, centrum w Warszawie, przejechałyśmy w dalszym ciągu, mamy związek, duży związek, połączenie no, tak z centrum w Warszawie, no ale czy to trzeba stać, czy to trzeba iść? Także wiecie państwo, co to za muzyka, niech państwo posłuchają, momentami, nawet nie momentami, bo myślę, że nawet dwie trzecie całości. Więc wydaje no mi się, takie że to jest byle ciekawe co, badanie. Byle co. Badanie, które może mieć wpływ taki medialny na zasadzie pokazania, kiedy że badanie tych strasznych narkotyków piękna, mogą mieć sens. Wtedy, kiedy jest charakterystyczny kawałek melodii w środku. Badania, bo
należy badać te substancje. I takie piosenki tu były, niektóre były, owszem, były piękne piosenki, że się można rozpłaczać. Czy rzeczywiście da nam coś na przyszłość, no to trzeba poczekać, to czas dopiero zweryfikuje. Dobre badania dopiero pokazują swoją siłę, bo na 100 latach, co jest oczywiście dużym problemem, ponieważ wszystkie współczynniki naukometryczne się zamykają w 2-3 latach publikacji, co jest, a to już jest troszeczkę bez sensu, ale inny temat. Tak, ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, to znaczy zarówno to, co powiedziałeś na temat charakteru doniesień medialnych, jest, pewnej temperatury, która tym doniesieniom towarzyszy. Policja poubierana, proszę Państwa, tajemniczo uruchomione i właśnie to się rozeszło. To wszystko śledczy. Po mediach społecznościowych, nie tylko społecznościowych, w atmosferze. Także ludzie nie wiedzieli, kto, co i jak. I don't know. Nie wiedzą, bo myślą, że oni zamiatają ulicę. Że to są prace, które się mieści, że to są poszczególni sprzątacze nauki po prostu w ramach tej całej, tego całego obszaru zinstytucjonalizowania, Radio Koncina, z którym mamy w nauce do czynienia, niezbędnego też oczywiście, ale z drugiej strony koniecznego. No i koniecznego, rzecz jasna, a z drugiej strony mającego też swoje różne wady. I to w tym sensie jest istotne, że często kompletnie nie jesteśmy świadomi tych kontekstów. Krzykliwa parada, proszę Państwa, parada tłustych bab przez Warszawę. Zawsze tak było, przecież Makryna Mieczysławska zapoczątkowała paradę tłustych bab przez Warszawę. Makryna Mieczysławska zapoczątkowała paradę tłustych bab przez Polskę, tu centralną, gdzie jesteśmy pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem, czyli że pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją jesteśmy. Tutaj na Mazowszu w Warszawie, które pokazują, że witamy gości z Berlina, z Francji, z Paryża, badania, z Anglo-Ameryki Białystok. Witamy wszystkich gości. Oczywiście prawosławnych nie ma, bo jesteśmy tutaj na miejsce, przynajmniej jakby patrzymy się, gdzie stała cerkiew na Placu Saskim, cerkiew Aleksandrowska, którą to cerkiew zburzono pomiędzy wojnami. Pomiędzy pierwszą wojną światową i drugą, bo tu się ciągle biją. Powiedziałam, że nie ma kultury, no to kultura wojenna najwyżej, żeby jak się nie dać zrobić tylko, że dużo bardziej racjonalnie, konia słonia. No niestety Warszawa dała siebie zrobić, dała dzikiego konia. Warszawa dzikim koniem, Warszawa dała się zrobić. Dwa bieguny wpadają w skrajności, z lewej strony, w prawą stronę, z prawej strony, w lewą wpadają w skrajności. A tu chodzi o to, żeby umieć po środku miliardy punktów zauważyć, wysłyszeć różne niuanse, no bo człowiek przez Boga, gdy został stworzony, to chyba tego się mamy po człowieku spodziewać, że jest inteligentny, mądry i widzi pewne rzeczy, a nie to, że jest tylko dwustronnym takim parafianinem, bo w słowniku wyrazów obcych znajdzie się słowo parafianin, czyli ciemny, zacofany, przesadny, przesądny, nieobyty, głupi, adurn. Aj! Właśnie nowe dane, chociażby z doświadczeń, gdzie ludziom podawano ekstaz MDMA. Także to jest dosyć ciekawy nurt, nowy, odświeżony, odnowiony i wydaje mi się, że tam jeszcze dużo ciekawych informacji znajdziemy. Ale cały czas to pewnie nie odpowie nam na ten nasz podstawowe pytanie, czy coś tam na zewnątrz jest, nasze trzecie oko się otwiera pod wpływem tej substancji, czy po prostu nasz mózg dostaje kręćka. A dobrze, niech nam nie odpowiada, trochę niepewności, tajemnicy, oczywiście. To jest w ogóle egzystencjalnie ważne. Bardzo dziękuję. Dr Paweł Boguszewski, neurofizjolog, Instytut Nęckiego, Polska Akademia Nauk. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Państwu też dziękuję. Kończymy godzinę filozofów. Małgorzata Wołczyńska wydawała tę audycję, realizował Karol Kowalewicz. Teraz jakie brały to może w testach nie wyjść. Czasami w testach na przykład dopalacze mogą nie wyjść. Ale marihuana, amfetamina, opiaty, one powinny wyjść w zwykłym teście, gdzie dziecko po prostu siusia i z moczu robimy test. Mówię, są dostępne w aptece, jeżeli rodzicu nie jesteś pewien, tak? To po prostu podejdź do apteki, kup pięciopanelowy test. To też musi być jakieś współdziałanie dziecka, jak sobie z tym poradzić? Jeżeli rodzic jest głową domu i ma taki wpływ, że może mu powiedzieć po prostu... muszę sprawdzić. Tak.
tak. Jeżeli nie jesteś, to zobacz, wyjdzie to wszystko okej, tak? I nie wyjdzie to na teście, ale jeżeli wyjdzie, to wtedy... Tutaj tak sobie myślę, że może ktoś pomyśleć, że to taką opresję stosujemy, ale miejmy zawsze na uwadze, że jest to choroba śmiertelna. Oczywiście. Prawda? Oczywiście. Co jest naszym celem? Ale wielu rodziców nie jest pewnych, tak? Tego, czy oni na pewno, a może nie, może to jednak nam się wydaje, tak? I szukają różnych powodów dla samych siebie. Tak? Drodzy Państwo, jeszcze moje ostatnie pytanie, ale dosłownie na minutę. Wyjeżdżają dzieci na wakacje, nasze różne dzieci, prawda, niekoniecznie. Radio Conchita. Czy my powinniśmy, mając dziecko, które w ogóle, no, wierzymy dziecku, nawet nie, do głowy nam nie przyjdzie, że może sięgać po narkotyki, czy powinniśmy coś dziecku na ten temat powiedzieć? Przede wszystkim, tak? Tak. No to proszę bardzo, co powiedzieć dziecku? Dziecko, które mówi, że jedzie na miesiąc tam pod namiot, czy gdzieś tam z kolegami, z koleżankami.